Poprzedni odcinek strategicznej kawy, ten odcinek, który był poświęcony syndromowi oszusta, rozgrzał Was do czerwoności. Waszym komentarzom nie było końca. Bardzo serdecznie za nie dziękuję. A dzisiaj, zgodnie z obietnicą, coś, co pojawia się dokładnie po przeciwnej stronie do syndromu oszusta czyli pewność siebie, wiara we własne możliwości i poczucie własnej wartości. Zapraszam. Się. Temat pewności siebie, poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości to jest temat tak ogromny, że spokojnie może wypełnić nie jedną ściankę w czyjejś bibliotece, jeżeli chodzi o napisane książki. Jest tematem godnym nie jednego, a wielu procesów terapeutycznych czy psychoterapeutycznych. Jak również to jest naprawdę super temat, żeby wybrać się może nawet nie na jeden, ale na kilka takich procesów coachingowych. A jednak podjęłam taką decyzję, że zajmę się tym dzisiaj w strategicznej kawie i zajmę się tym tak, że przynajmniej części z Was przestawię pewne klocki w głowie. Jestem o tym przekonana i bardzo mocno w to wierzę, bo działo się tak na moich konsultacjach z udziałem nie jednego, a wielu moich konsultacyjnych klientów. Tak więc na pewno ten odcinek nie jest dla wszystkich. Ja też będę tak od czasu do czasu robić taką gwiazdkę, przypis, pewnego rodzaju taki nawias, i będę coś dopowiadać na stronie, ale idę o zakład. Jeszcze raz to powtórzę, że będą takie osoby, którym to przestawi bardzo wiele w głowie, i bardzo możliwe, że to poczucie własnej wartości, poczucie pewności siebie, wiara we własne możliwości stanie się również Twoim udziałem. Jeśli tak będzie. Daj znać o tym w komentarzu, zostaw chociaż kropkę. A w tym momencie chciałam bardzo podziękować wszystkim tym osobom, które kupiły cegiełkę wirtualnego wsparcia za ostatni odcinek strategicznej kawy, czyli weszły do mojego sklepu na stronie barbarajurga.pl, kliknęły strategiczną kawę, to jest dyszka. Były takie osoby, które kupiły nawet cztery te kawy. I ja obiecuję, że ja za to będę kupować książki. A jak mi już braknie regałów na te książki, to sobie kupię regał za te pieniądze i mogę tylko ze swojej strony obiecać, że strategiczne kawy będą jeszcze lepsze. Dziękuję Wam bardzo. Zaczynamy. Kochani, to jest odcinek, w którym dzielę się swoim osobistym doświadczeniem. Od przystanku, najlepiej, żebym się wtopiła w ścianę, przecież ja nic nie potrafię, nic nie umiem. A jeśli nawet, to pewnie zaraz ktoś przyjdzie i mnie skrytykuje, do momentu, w którym siedzę tutaj naprzeciwko tego oczka kamery, mówię do ciebie i jestem głęboko przekonana, że to, co mówię do ciebie, nie dość, że ma sens, to jeszcze ci może pomóc. To jest dla mnie tytaniczna podróż, odległa, daleka, głęboka, w głąb mnie samej. Definicje, którymi tutaj się będę. Z Tobą dzielić, to są moje definicje, nie książkowe. Więc jeżeli oczekujesz jakiegoś naukowego odcinka, no to to nie będzie ten odcinek. To będzie taki odcinek pod tytułem Ja mam tak, a jak masz ty? Może spróbujesz tego, co ja, albo zmutujesz trochę to, co ja ci proponuję, do swojej własnej, osobistej wersji. Najważniejsze jest to, żeby u Ciebie to zadziałało i żeby poczuć tę ulgę, którą ja czuję dzisiaj, kiedy mówię do Ciebie te słowa. Z mojego punktu widzenia, i tutaj jest właśnie ta moja taka osobista definicja, pewność siebie to jest wiara w to, że ja sobie poradzę. Głęboka, taka na wskroś, taka moja nie do odebrania, wiara w to, że niezależnie co się dzieje, to ja sobie poradzę. Poradzę sobie z tym nagraniem, poradzę sobie z najbliższą sprzedażą, poradzę sobie z moim biznesem, poradzę sobie w moim życiu osobistym. To jest dla mnie, według mojej definicji, pewność siebie, poczucie własnej wartości i wiara w swoje możliwości. To był przystanek pierwszy, taka moja definicja. Przystanek drugi, na który Cię zabieram, to jest coś, co bardzo lubi moim klientom konsultacyjnym bardzo ryć głowę i bardzo przestawiać klocki. Ja do tego doszłam w toku wielu terapii, wielu też takich warsztatów alternatywnych. Ponieważ niezależnie od tego, co robiłam w życiu, kim byłam, syndrom oszusta, o którym było w poprzednim odcinku, plus perfekcjonizm, tak przeszkadzał i tak rujnował mi spokój mojej głowy, że w zasadzie miałam wrażenie, że jestem w nieustannej blokadzie, w nieustannym takim przyklęku przepraszającym do całego świata, że ja w ogóle śmiem tutaj coś do kogoś mówić, gdzieś się reklamować, że ja w ogóle mam prawo tutaj być. Jeżeli ogląda ten odcinek ktoś, kto przeszedł ze mną przez kurs żyj z pasją i z pasji, to jest taki kurs, który pierwszy wypuściłam na rynku. Zamknęłam oczy z przerażenia, nacisnęłam Enter i opublikowałam swój pierwszy wirtualny produkt online. To jeżeli byliście w tej grupie dla kursantów żyj z pasją i z pasji, to pamiętacie taki, takie live, y, które ja robiłam czasami w trakcie, jak coś się wydarzyło. To była taka mocno dynamiczna grupa. Dzisiaj już na to nie mam czasu, na prowadzenie takiej grupy. Ale bardzo sobie to doświadczenie, które wtedy zdobyłam. To były takie moje live, takie krótkie wejścia, kiedy ja czasami płakałam, że sobie nie poradzę, że nie dam rady, że. Stanie na łące, jest mi nienależne, że, że, że mam takie wrażenie, że wszyscy stoją na łące, na której wystawiają twarz do słońca i się uśmiechają i czerpią, budują sobie swoją witaminę D3, to jest oczywiście taka metafora. A ja stoję gdzieś w cieniu na obrzeżach tej łąki, za plecami mam las, czyli jestem tak gdzieś pomiędzy. Już wyszłam z tego lasu, już widzę, że ta łąka jest, ale nadal uważam, że ta łąka jest mi nienależna. Ja mówiłam, to będzie bardzo osobisty odcinek i bardzo metaforyczny. I jeżeli pamiętasz mi z tamtego czasu, no to ja już, ja już stoję na środku łąki. Ja już wręcz mam wrażenie, że ja mam swoją łąkę, na którą zapraszam tak tych, z którymi na tej łące chcę przebywać. I to jest ogromna podróż dla mnie. Ogromna. I bardzo sobie cenię to doświadczenie. To również. No ale teraz przejdźmy do tego, co jest trudne i czasami bywa trudne dla moich konsultacyjnych klientów, kiedy ja mówię o tym wprost, bo znacie mnie z tego, że mówię wprost. Brak pewności siebie, brak poczucia własnej wartości, brak wiary we własne możliwości to jest narzędzie adaptacyjne. To jest coś, co było nam potrzebne najpewniej w dzieciństwie bądź w jakimś momencie naszego życia, takie schowanie się, takie stopienie się, yy, przylegając do ściany czy boazerii, na zasadzie mnie tu nie ma, nie wyróżniam się, nie zagrażam ci. Yy, nie widać mnie. I to nam pozwalało wtedy przeżyć. To mogła być sytuacja rodzinna, kiedy nie chcieliśmy przećmić na przykład narcystycznego rodzica. To mogła być sytuacja szkolna, w której, no wiecie, jak jest w szkole, wiecie, jak jest w podstawówce. Dzieci są bezwzględne. Jak tylko jakaś gałązka wystaje ponad żywopłot, no to trzeba ją przyciąć. Więc wtedy takie narzędzia adaptacyjne, nie wyróżniam się, nie mam pewności siebie, więc nie wyrywam się przed orkiestrę, więc się nie zgłaszam, więc nie proponuję tego, że ja coś mogę zrobić, albo ja tutaj mogę odpowiedzieć na jakiś temat, tak? albo ja coś przygotuję, to to pozwala nam przeżyć. Bo jeżeli my nie mamy tej pewności, że my coś zrobimy dobrze, że my sobie z czymś poradzimy, to my pozostajemy właśnie w tym wyciszeniu. My jesteśmy na brzegu tej łąki, nie narażamy się w ten sposób na ocenę, no bo nie wyróżniamy się, nie wychodzimy przed orkiestrę, a w związku z tym stado, nasze najbliższe stado, czyli to może być rodzina, to mogą być przyjaciółki, koleżanki, to może być szkoła, klasa, czyli ten przypadkowy zestaw ludzi, do którego nas wrzucono, tak? To to stado nie może nas ocenić. A jeżeli stado nas nie ocenia, czyli nie weryfikuje tego, czy my dobrze, czy my źle, no to... Y Zakładamy, że może źle. Nie? No to wtedy stado nas nie wyrzuci, bo jeżeli będzie źle, no to może nas stado wyrzucić, może nas, z nas zrobić kozła ofiarnego, może nas po prostu pozbawić dojścia do profitów wynikających z tego, że będziemy razem w stadzie. Tak? Oczywiście, że też stado może nas ocenić dobrze, ale my nie chcemy ryzykować, bo jeżeli i tylko istnieje prawdopodobieństwo, że stado oceni nas źle i nas wykluczy, no to słuchajcie, drodzy, to jest atawizm. To są te stepy, na których kształtuje się neurobiologicznie nasz mózg, i dla nas wtedy bycie razem przy stadzie to było być albo nie być. My sobie na to nie możemy pozwolić. Więc brak pewności siebie, brak poczucia własnej wartości i brak wiary we własne możliwości to jest narzędzie adaptacyjne. To narzędzie pozwoliło nam przetrwać, przeżyć, nie wyrówniać się, po prostu dożyć do dzisiaj. No, i tutaj jest dzisiaj, prowadzisz własną działalność gospodarczą, jesteś freelancerką, freelancerem, przedsiębiorczynią bądź przedsiębiorcą, bo pamiętajcie, że ja nie psychologicznie, nie terapeutycznie tutaj, tylko biznesowo poruszam temat poczucia własnej wartości i pewności siebie. I teraz y, narzędzie, które służyło ci kiedyś, może w całkiem odległej przeszłości, dzisiaj ci jest zupełnie niepotrzebne. Blokuje cię, hamuje cię. Zatrzymuje Twoje działanie, odbiera Ci ten pęd do tego, żeby zarabiać więcej, żeby zarządzać swoim czasem, żeby zarządzać swoją płynnością finansową, żeby wziąć odpowiedzialność za to biznesowe nasze życie. No bo to jest narzędzie dziecka i ty nie zweryfikowałaś bądź nie zweryfikowałeś, jak to wygląda dzisiaj. I mówię to z uśmiechem, ponieważ tak naprawdę mówię to do siebie, żeby nie zapomnieć. I mówię tutaj ci o przystanku, na którym sama byłam. Bo ja też tego nie zweryfikowałam do życia dorosłego. Syndrom oszusta z poprzedniego odcinka i poczucie własnej wartości jadą na tym samym wózku. Nieweryfikowania opinii na swój temat. Czyli my, jako dzieciaki, albo my, jako zupełnie maleńkie dzieci, my, jako młodzież licealna, zapamiętaliśmy na swój temat, Jakieś zdanie, jakieś przekonanie, jakąś w zasadzie wypracowaną na swój temat opinię. My to zapamiętaliśmy, że się boimy, że nie mamy pewności siebie, że nie wierzymy we własne możliwości, że najchętniej to my byśmy się w te ściany i w te bazer je wtopili. A potem myśmy tej wiedzy nie zweryfikowali. I to samo dotyczy syndromu oszusta. Czyli kiedy startujemy na rynek zawodowy z naszym biznesem i nasze umiejętności są, powiedzmy, takie, to my się czujemy niepewnie. To jest naturalne. Odczucie, odczucie, czucie się niepewnie, kiedy nie, nie mamy za dużo kompetencji jest neurobiologicznym uwarunkowaniem naszego mózgu związanym z tym atawizmem, o którym ci powiedziałam, i wtedy ci się przykleja ten syndrom oszusta. I teraz wszystko jest fajnie, bo to nas chroni. Kiedy ty zaczynasz swój biznes i twoja wiedza jest taka, to jest bardzo dobrze, że ty się zastanawiasz, czy ty wiesz wystarczająco dużo, bo ten lęk związany z tym, że może nie wiesz wszystkiego, pozwala ci się podciągać w górę, pozwala ci się kształcić. Wtedy ten syndrom oszusta może ci bardzo pomagać. Czyli czujesz się nie na czujesz się niepewnie. O matko, to zrobię jeszcze jeden kurs, zrobię jeszcze jedno szkolenie, zrobię jeszcze jedną certyfikację. Good girl! Natomiast wtedy, kiedy ty idziesz dalej w tym biznesie, w swoim rozwoju, Zostajesz z taką przyklejoną etykietką pod tytułem: Nic nie potrafię, nic nie umiem, mam syndrom oszusta. Zarabianie pieniędzy w tym, co robię, jest mi nienależne. Dlatego, że nie weryfikujesz opinii i wiedzy stanu rzeczy na swój temat. Dokładnie tak samo jest z poczuciem własnej wartości, z poczuciem pewności siebie i z, z tym trzecim, co tutaj co chwilę wymieniam. Poczucie własnej wartości, pewności siebie i wiary we własne możliwości to jest w ogóle mój jeden z ulubionych tematów. Ja mam tutaj 500 notatek i właśnie postanowiłam je przejrzeć, żeby nie pobłądzić, bo ja za chwilę będę w takiej ślepej uliczce, że to po prostu klękajcie narody. Więc jedziemy tak. Jeszcze raz definicja, oczywiście ta moja definicja. Poczucie własnej wartości, pewność siebie, wiara we własne możliwości biorą się z tego, że ja jako człowiek wierzę w to, że ja sobie poradzę. Z tematem, za który się zabieram. I teraz gwiazdka, jak sobie nie poradzę, to na pewno znam kogoś, kto mnie tego nauczy, albo kogoś, kto pomoże mi poradzić sobie w tym temacie, bo jestem dorosła i dojrzała emocjonalnie. Teraz chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby to zauważyć i przypisać temu autorstwo. I tutaj muszę Ci się podzielić taką moją refleksją, że czasami bardzo rzadko na konsultacji zdarza mi się trafić na kogoś, kto wyszedł z takiego domu, wyszedł z takiej rodziny, której. Taka zasada pozytywnego wzmocnienia dzieci, takiego zauważania, że coś zrobiły dobrze, była zasadą pierwszą i nadrzędną. I to pozytywne wzmocnienie, to zauważanie tego, że dziecko sobie poradziło z jakimś tematem, czyli przypisywanie autorstwa do działania działa docelowo, długofalowo, właśnie jak to przekonanie o tym, że ja sobie poradzę, jestem pewna siebie. Jestem pewna siebie, wierzę w siebie, wierzę w swoje własne możliwości, bo na etapie kształtowania no, tego mojego środka, tej mojej świadomości, moi rodzice, moja rodzina, czasami to mogła być babcia, czasami to mogła być ta sympatyczna ciocia, która wpadała do nas od czasu do czasu. Dorosły człowiek może ten opiekun dominujący, nadał autorstwo, przypisał autorstwo mnie. Jakiemuś dziecku. Temu, że sobie ktoś z czymś poradził. I teraz jeżeli ty tego nie masz w życiu dorosłym, no to prawdopodobnie ktoś ci tego autorstwa nie przypisał. I prawdopodobnie potem było to dla ciebie narzędzia adaptacyjne. Ale jest dzisiaj. I my musimy to autorstwo przypisać tu i teraz. Dokładnie tak samo, jak robi się wtedy, kiedy się wierzy w Boga. I cokolwiek się nie stanie, to jest Bóg tak chciał. To jest przypisywanie autorstwa temu, w co wierzymy. Jeżeli bardziej jesteś w tych nurtach duchowych, alternatywnych, bierzesz w kosmos, w energię, to jeżeli tylko się coś przydarzy, na przykład spojrzysz na zegarek i zobaczysz 20, 20, to powiesz sobie, kosmos mnie wspiera. Tak? Nadajemy autorstwo, jakby przypisujemy, nie nadajemy, tylko przypisujemy autorstwo temu, co się dzieje. Potwierdzamy w ten sposób fakt naszej wiary. I z niczyją wiarą nikt nie ma prawa tutaj absolutnie dyskutować. I bardzo proszę o brak komentarzy pod tytułem, że jedyna słuszna ścieżka jest taka, albo tak. Prawdą jest wszystko to, co wierzymy. I teraz ty dzisiaj, jeśli narzekasz na brak pewności siebie, musisz przypisać na nowo autorstwo tej sprawczości sobie. Jak to zrobić? Oto podaję ścieżkę. Wypisz teraz, bardzo proszę, rzeczy. Które zrobiłaś, zrobiłeś w ostatnich trzech miesiącach, w ostatnim roku, w ostatnich pięciu latach. I teraz zwróć uwagę, co ja powiedziałam. Nie powiedziałam rzeczy, które udało ci się zrobić, tylko powiedziałam rzeczy, które zrobiłaś, zrobiłeś. Jak będziesz mówić, udało mi się, to odbierasz sobie sprawstwo oraz autorstwo i Twój mózg nie będzie przechowywać dalej. Takiego poczucia, że to ty jesteś autorką, ty jesteś autorem swojego szczęścia, swojej zaradności, sukcesu, pieniędzy, które zarabiasz, bo to ci się udało. Tak jakby, no, ślepej kurze ziarno. A stąd już tylko krok do syndromu oszusta. Wypisujesz. Teraz. Czasami jest tak, że ja coś mówię, zrób w odcinku. A wszyscy sobie to zostawiają tam na kiedyś, że kiedyś to nie zrobisz tego kiedyś. Jeżeli nie masz nic do pisania, jedziesz teraz samochodem albo biegasz gdzieś po lesie i słuchasz tego jako podcast, to pomyśl sobie teraz trzy rzeczy, które ostatnio zrobiłaś, zrobiłeś i jesteś z tych rzeczy zawodowo dumny albo dumna. Hmm? Mogą być takie małe, mogą być całkiem spore. I mogą być takie, które tylko ty doceniasz, że one są. Ja specjalnie po to tyle gadam, żebyś ty teraz miała, albo ty teraz miał czas na to, żeby sobie uzmysłowić te trzy, pięć rzeczy, a najlepiej więcej. Hmm? I teraz, tak, jak teraz wymusiłam trochę na tobie, żeby zauważyć te trzy rzeczy, to ty musisz ze sobą pracować naprawdę bardzo długo. Ja w tym roku skończę 47 lat. Myślę, że przez większość mojego świadomego życia nie przyklejałam autorstwa do tego, co zrobiłam. Właśnie mówiłam, udało mi się, leciałam na tym takim przyklejonym, niezweryfikowanym, absolutnie w dorosłym życiu, przekonaniu o poczuciu mm, beznadziejności, braku własnej wartości itd., itd. I teraz ja muszę chyba drugie tyle czasu przypisywać sobie te etykietki. Zrobiłam, dałam radę. Mm, przygotowałam, poradziłam sobie, zarobiłam, yy, przeprowadziłam, odbyłam. Tak, że ja jestem autorką tego, co się działo. To czyni cuda. To nie będzie pierwszy odcinek, w którym będę cię zachęcać do tego, żeby pisać swój dziennik, codziennik. Nie w formie pamiętnika pensjonarki, dziewcząt z Nowolipek, które tam piszą swoje memuary, że one są takie zakochane, a on jest taki inny, tylko w formie autorefleksji, Autorefleksji na temat tego, co się wydarzyło dzień wcześniej, dlaczego się wydarzyło akurat tak, co mogę z tym zrobić inaczej. Takie kilka, kilkanaście minut codziennego, systematycznego pisania. Ja od tego zaczynam każdy dzień mój zawodowy, zmienia rzeczywistość. I polecę Ci tutaj książkę. Terapia przez pisanie. Ona nie jest dobrze napisana, ale to jest książka, która. Pokazuje badania, analizy i metaanalizy, które potwierdzają skuteczność, bezsprzeczną skuteczność autoterapii w postaci pisania. I teraz tak, jeżeli ty sobie będziesz siedzieć sam ze sobą, sama ze sobą i będziesz spisywać wszystkie rzeczy, które tu zrobiłaś, nie w postaci karteczek, takich, które gdzieś zaraz potargasz i wrócisz do kosza, tylko w postaci właśnie takiego regularnego spisywania w jednym miejscu tych wszystkich Twoich dokonań. Jeżeli masz problem ze słowo dokonania, to tym bardziej to doświadczenie, to ćwiczenie jest dla ciebie, bo to znaczy, że blokujesz się na poziomie nawet nazwania tego, że to jest coś więcej. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Kiedyś oglądałam wywiad z panią Bondą, autorką wielu kryminałów, która powiedziała, że dopiero po którejś tam kolejnej książce, kiedy już miała ileś tam nagród na swoim koncie, dopiero wtedy w toku jakiegoś tam właśnie procesu terapeutycznego, nazwała siebie pisarką. Bo nie była w stanie się tak nazwać, nie? No to rozumiesz, że to nie jest mały kaliber, z którym my się teraz tutaj mierzymy. Ja spisuję to właśnie w takim zeszycie, w takim codzienniku. Mam osobny kolor pióra, którym wypisuję właśnie te rzeczy, które zrobiłam, które dotknęłam, które zrealizowałam, które wymyśliłam, a na końcu sprzedałam, tak? Po to, że potem, jak sobie przeglądam ten, ten zeszyt, nawet szukając kolejnej wolnej, wolnej strony, żeby pisać, to ja zauważyłam: o Boże, tego jest tyle, o rany, tego jest tyle. To naprawdę jest moc sprawcza. Drugi sposób, żebyś to zobaczyła, żebyś to zobaczył, żebyś to poczuł, żeby twój mózg zmienił opinię na twój temat. I żeby Twoje ciało w związku z tym też zaczęło pracować inaczej, to jest słoik. Ja słoik proponuję zawsze moim konsultacyjnym i kursowym klientom, czyli wszystkim moim kursantom. To jest słoik chwały, słoik pochwalny. To jest słoik, do którego wrzucasz takie karteczki, na których masz zapisane to, co zrobiłeś, zrobiłaś, dokonałaś, dokonałeś, zginasz to. Kwadracik, piszesz, co się tutaj wydarzyło, zginasz to w kwadracik od rzeczy zupełnie małych do rzeczy zupełnie dużych i wrzucasz to do tego ważne przezroczystego słoika. Zginasz, żeby nikt ci z rodziny tego nie przeczytał, no bo to tak trochę twoje, ale wrzucasz do przezroczystego, żeby było widać, ile tego przyrasta. Twoje ciało, twój mózg musi poczuć, że jesteś osobą sprawczą, że sobie radzisz, że to nie jest przypadek. Tylko, że ty masz przypisane autorstwo do twoich zarobionych pieniędzy. To jest ważne. I jeżeli w ten sposób zaczniesz ze sobą pracować, to z czasem, stopniowo, zaczniesz zauważyć taką rzecz. Zaczniesz się zacinać na wyrażeniu udało mi się. Kurde, nic mi się nie udało. Ja to zrobiłam. Ja to twarzą lwirze. A potem... Zaczniesz doceniać siebie i staniesz na środku łąki. W promieniach słonecznych będziesz czerpać swoją osobistą witaminę D3. A teraz trochę historii i kiedy zauważyłam, że to właśnie działa w taki, a nie inny sposób. Przyszła kiedyś do mnie na konsultację obecnie moja insta siostra. Natomiast wtedy to była moja klientka, wyprowadziłyśmy jej przepięknie biznes na prostą i... Y Jednym z tematów, w którym miałyśmy się zająć, to była kwestia sprzedaży i zarabiania pieniędzy. No ale ona zaczęła mi konsultację od tego, wiesz, Basia, bo ja nie mam poczucia własnej wartości. Ja w ogóle nie wierzę w siebie. No, ponieważ ja z pokorą podchodzę do deklaracji moich klientów. Jeżeli oni mówią to co mówią, to znaczy, że tak jest, a w każdym razie wierzą w to, że tak jest albo tak to widzą. Zaczęłam się zastanawiać, czy ja powinnam dalej prowadzić tę konsultację, dlatego że temat mi się wydawał terapeutyczny albo właśnie coachingowy, niekoniecznie marketingowo-sprzedażowy. I zastanawiałam się, do kogo tę moją klientkę odesłać. I w czasie, w którym ja tutaj z tą klientką na Zoomie, to ja tutaj odpalam jej media społecznościowe i patrzę, co się tam dzieje. A tam przepiękna, zjawiskowa kobieta, wysokomerytoryczna, wielopoziomowo wykształcona. Informuje o tym, że zrobiła kolejną certyfikację i właśnie kończy kolejne studia podyplomowe. Ja jeszcze wtedy nie myślałam o tym, że wrócę znowu na studia i że znowu będę robić studia. Ona cisnęła po prostu, tak? Jeden, jeden kierunek po drugim. Do tego kalendarz jej klientów konsultacyjnych, bo również miała produkt, jakim są konsultacje, wypełniony na 6 miesięcy do przodu. To ja nie miałam wtedy takiego kalendarza, więc absolutnie szacun. I ona do mnie przyszła po to, żebyśmy zbudowały CRM i zarządzały tą sprzedażą, żeby ona pamiętała, kiedy ma jakąś konsultację, żeby ona pamiętała, o czym ona z tym człowiekiem wcześniej rozmawiała, tak? I ona mi mówi, że ona ma niskie poczucie własnej wartości, i ona mi mówi, że ma brak pewności siebie, i ona mi mówi, że ona ma. Wątpliwości, czy ona się nadaje, no to trzeba się przed tym pochylić, trzeba się przed tym ukłonić, bo to może tak być, że co innego, tak? Scena, a za plecze dwie zupełnie inne historie. Ja tak się zastanawiam, do kogo ją odesłać, do której y, mojej klientki, terapeutki, gdzie, z kim ona by dobrze grała energetycznie, z, tak? Co ona, czy do kołcza? A ja mówię tak. Wiesz co, ale. Osoba, która ma niskie poczucie własnej wartości i brak pewności siebie, nie wstawia takich zdjęć. Nie robi tak. Nie zarabia tyle. Bo to by cię zatrzymało. To byś dała, dalej byś stała w kącie. Realizowałabyś to, o czym mówisz. I zaczęłyśmy tak to obśmiewać. Zaczęłam dawać przykłady, jak ja to mam u siebie, że też z jednej strony pierwsze o tym, że mam niskie poczucie własnej wartości i brak pewności siebie, a z drugiej strony mam sposoby na to, jak się boję, żeby zamknąć oczy, nacisnąć enter, chrzanić, idzie ta sprzedaż. Idzie, niech idzie... I niech koledzy pieniądze wracają pomnożone. Bo ja o nich mówię zawsze koledzy pieniądze. Moi koledzy, moje pieniądze. No to i zaczęłyśmy się śmiać, że to jest wszystko niezweryfikowane, niezredefiniowane zdanie, które mamy o sobie na swój temat z czasów, kiedy myśmy zawodowo zaczynały, a to nam nie pomaga. Dlaczego? Dlatego, że ona, wydając na przykład pieniądze na konsultację ze mną, marnuje czas na o pewności siebie i poczuciu własnej wartości, a mogłyśmy w tym momencie zacząć układać jej cerem. Nie warto. Nie warto się tym zajmować. Zweryfikuj opinie i zdanie na swój temat. Spisz sobie, ile ty człowieku, kobieto, mężczyzno, rzeczy już zawodowo dokonałeś, zrobiłaś, zrobiłeś, zarobiłeś i tak dalej. Mam bardzo zawsze problem z tą formą i żeńską, i męską, ale ponieważ moimi klientami i klientkami są kobiety i mężczyzn, no to staram się jak mogę. Redefiniujemy. Najpierw wypisz, zobacz, poczuj. Jeśli trzeba... Czytaj często i to zmień i powinno ci w tym momencie puścić. Powinno ci się przede wszystkim chcieć to zrobić. Tak, no bo jeżeli chcesz coś z tym zrobić, no to nie trać czasu, tylko to rób, nie? Robisz czy nie robisz, moje stałe hasło. A po drugie, jak to zaczniesz robić, nawet czasami to wystarczy taka chwila na, o kurde, moment, faktycznie, to już nie ja. Ale gadam o sobie jakąś historię, nie wiem, między zdroje 96, nie? no to trzeba to zredefiniować, trzeba to zmienić, trzeba tę opinię na swój temat po prostu trzeba wykasować i zastąpić ją nową opinią. Więc jeżeli ci poluzowało, zostawiasz ślad w komentarzu, żółwik, cegiełka wdzięczności w moim sklepie, cokolwiek chcesz, udostępnienie i komentarz też liczy. Też liczy, bo to kocha algorytm, a ja kocham algorytm z wzajemnością. Natomiast jeżeli ci nie kliknęło, jeżeli uważasz teraz, że to nie jest takie proste, że to nie jest takie łatwe, że w twoim przypadku jest inaczej, że jeżeli się jest z takiego domu, z jakiego ty jesteś, to nie masz szans na prowadzenie biznesu, a jednak to tak go prowadzisz, to ja ci tutaj nie pomogę. To temat jest grubszy, temat jest z całą pewnością niezbędny do tego, żeby się nim zająć, bo Pewność siebie, poczucie własnej wartości i przekonanie o tym, że sobie poradzimy, jest nam potrzebne w biznesie, bo to nas napędza do działania. to daje nam ten uśmiech o poranku, że to dobra, jest 360 maili jeszcze w mojej skrzynce, ale ja sobie poradzę. Przeproszę, zadość uczynię, wyjdę z tego impasu i z tej sytuacji, sprzedam źle się ustawiła reklama, zaciął mi się ten system reklamowy, zaś mi zablokowali reklamę, bo powiedzieli, że namawiam do jakiegoś po prostu niecnych, niecnych rzeczy. No to ustawię od nowa, no życie. I puszczam to myślenie, że to jest wszystko ze mną związane. Tu jest puenta. Pod koniec tej konsultacji z moją klientką kicholiłyśmy się po prostu jak hieny w filmie rysunkowym. I... Myśmy doszli do wniosku, że to trzymanie się tego wyobrażenia, jakie to ja mam niskie poczucie własnej wartości, jakie to ja mam brak pewności siebie, to jest jakiś rodzaj fałszywej skromności. Tak jakbyśmy nadal miały 6 lat i były w tym domu, w którym uczono nas, że postań w kącie, a znajdąć. Że to jest ładnie i grzecznie mówić o tym, że czegoś nie potrafimy. Czegoś nie umiemy, i że absolutnie, jak nie potrafisz, to nie pchaj się na afisz. Budzimy się. Nie wiem, jak ty. Ja w tym roku kończę 47 lat. Jeśli dziś nie potrafię, z tymi moimi skończonymi studiami, certyfikacjami i całą resztą szkoleń, które mam zgromadzone, nie tylko w szufladzie jako dyplom i certyfikat ukończenia, ale też w głowie, jeżeli ja dzisiaj nie potrafię, to kiedy mam potrafić? To kiedy już będzie ten czas, że ja będę pewna siebie, wartościowa i tak dalej? Budzimy się. Weryfikuj zdanie na swój temat. Gdybyś miała, gdybyś miał niskie poczucie własnej wartości, to byś nie zrobił tego, co właśnie tutaj wypisałaś albo wypisałeś. A jeżeli twoja kartka jest pusta, jeżeli ty uważasz, że jesteś w innej sytuacji, wybrany terapeuta bądź wybrany coach. I czekać naprawdę przepiękny proces, w którym dochodzenie do tego, że jest się jakimś bardzo wartościowym, ważnym i ważkim i kimś naprawdę zasługującym na to, żeby zarabiać, to jest najpiękniejszy proces, jaki możesz sobie zafundować, czego wszystkim nam życzę. Również sobie. I to już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za cegiełki Twojego wirtualnego wsparcia. Bardzo dziękuję za Twoją obecność. Zapraszam Cię do mojego sklepu na stronie barbarajurga.pl. Tam znajdziesz terminy i tematy najnowszych szkoleń online. To są zawsze szkolenia, które są na Zoomie. Wtedy jest nagranie. Dostęp do tego nagrania masz jeszcze przez rok, więc nawet jak Cię nie będzie na żywo, to potem możesz sobie odtworzyć to szkolenie. I do takich szkoleń najczęściej doklejony jest kurs online. Sprawdź, jak wyglądają aktualnie moje terminarze szkoleń, sprawdź, jak wygląda oferta moich kursów. Możesz z nich skorzystać. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia na żywo!